Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim tutaj obecnym przede wszystkim. Szczególnie witam gościa honorowego, panią Jadwigę Gosiewską. Coś powiem jeszcze o tatusiu, że jest nieobecny, bo pewnie chory jest, prawda? Nie mógł przyjść, tak? Mój mąż wyjechał, my mamy taką posiadłość właśnie podlaskim i tam wyjechał. A jak ma na imię? Jan. To pozdrawiamy pana Jana Gosiewskiego. Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mam zaszczyt otworzyć kolejną sesję Sejmu Walnego, szóstą tym razem w Darłowie, na którą zaprosiliśmy jako gościa honorowego panią Jadwigę Gosiewską, mamę czy mamusię Przemysława Gosiewskiego, świętej pamięci. I to spotkanie, od tego zaczynam właśnie, że jest poświęcone, dedykowane, jest to wspomnienie, byśmy powiedzieli tak po Bożemu, wspomnienie świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego i ku pamięci. No byłoby ogromnym nietaktem, proszę Państwa, mieć sesję w Darłowie i nie poświęcić tej sesji panu szlachetnemu Przemysławowi Gosiewskiemu, który pochodził z tej ziemi, chociaż urodził się chyba w Słupsku, prawda, z tego co ja wiem, tak? Tak, urodził się w Słupsku, ale wychował się i całe życie spędził tutaj w Darłowie. Więc ziemia darłowska, jakby, czyli inaczej może, Przemysław Gosiewski jest synem ziemi darłowskiej. Czy moglibyśmy tak powiedzieć? Przepraszam, no, właśnie, jest synem ziemi darłowskiej, prawda? Czyli to dziedzictwo tutaj, za którym będziemy dzisiaj mówić, czyli Eryka i całe dziedzictwo przodków tej ziemi darłowskiej wpłynęło na życie, na działalność Przemysława Gosiewskiego. O tym będziemy później mówić. Serdecznie witam panią Jadwigę jeszcze raz. Witam też rodzinę, członków rodziny państwa Gosiewskich. No miejmy nadzieję, że ród Gosiewskich zakwitnie mimo różnych perypetii, jakie spotykają rodziny, czyli szczęścia i nieszczęścia. To się zdarza w każdym rodzie. Drodzy Państwo, serdecznie też witam panią Małgorzatę, dobrze Piszczek, mówię? Tak. Piszczek, pana Andrzeja Piszczek. To są już posłowie ziemi rybnickiej. Pani Małgorzata jest marszałkiem sejmiku prowincjonalnego ziemi rybnickiej. Pan Andrzej chyba został asesorem został. Przypominajcie mi, bo jeszcze się musimy uczyć tej tylatury, słuchajcie. No ja się nazywam Wojciech Edward Leszczyński, jestem marszałkiem Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepomiskiej Anno Domini 2014, bo tam była zawiązana konfederacja, która ma na celu, żeby Państwo wprowadzić generalnie zmianę ustroju, to bardzo groźnie brzmi, ale jakby systematu ustroju Polski polegającym na tym, że chcemy powrócić do tradycji sejmikowania sejmów walnych i właściwie w jakim sensie chcemy odpartyjnić, a przynajmniej ograniczyć działalność partii politycznej jako coś partykularnego. Ale oczywiście świadomie, w pełnym legalizmie, w pełnej kontestacji i tak dalej. Drodzy Państwo, ja może teraz oficjalnie w takim razie, tak stuknę trzy razy, otwieram tą sesję szóstą i oczywiście ona się opiera na formule, ponieważ nie wszyscy Państwo znacie, a niektórzy mnie oglądają w tej chwili w internecie. Jeszcze witam oczywiście marszałka ziemi darłowsko-sławieńskiej, pana Cezarego Marszatousty. Ale ponieważ otworzyłem i ktoś może powiedzieć, że nie właściwie przedstawiłem, to bym chciał właśnie, żeby każdy z nas przedstawił się na początek, żebym mógł przejść już do oficjalnej części, czyli zaprezentowania porządku obrad i żebyśmy już zaczęli po prostu obradować. W związku z tym, no rzeczywiście, tak, może lećmy po kolei, będzie najprościej, żeby każdy przedstawił się i jaką ziemię reprezentuje. No i tylko tyle. Dziękuję. Nazywam się Małgorzata Piszczek, reprezentuję ziemię rybnicką. To jest miasto, tam wchodzą Racibórz, Wodzisław, no i oczywiście Rybnik. Pozdrawiam wszystkich. Jestem związana z ziemią rybnicką, a urodziłam się w Ciechanowie. Pochodzę z Ciechanowa, mieszkam już od kilku pokoleń właśnie tam na tej ziemi. To jest taka ziemia kurpowska chyba, nie? Nie, Ciechanów to jest... Ciechanów? Mazowiecka. Okej. Więc jestem Andrzej Piszczek, również reprezentuję ziemię rybnicką oraz raciborską. Urodziłem się w Wodzisławiu Śląskim, dlatego jestem związany z ziemią właśnie wodzisławsko-rybnicką, ale też moja rodzina pochodzi właśnie ze stron raciborskiej, dlatego też jestem związany z tą ziemią. Okay. Jeszcze usiądę. Marszałek Sejmu Walnego Wojciech Leszczyński, ziemia myszkowsko-żarecka. Proszę uprzejmie. A nazywam się... Sekundę, o tak. Nazywam się Ireneusz Jabłoński, urodziłem się w Wysokim Mazowieckiem i reprezentuję ziemię wysokomazowiecką.
A to jest jaka, jaki region to jest? To jest podlaski region? Dawne województwo łomżyńskie. A Łomżymia Łomżyńska. Mhm. Dobrze. Nazywam się Miłosz Gosiewski, reprezentuję ziemię warszawską, gdzie się urodziłem, a obecnie mieszkam w Brukseli. Okej. Okay. Synem. A synem jesteś. A to bardzo dobrze. Mylę. To dobrze. Jesteś dziedzicem Przemysława. Dobrze. Tak? Tak, pani doktor. Jadwiga Gosiewska, jestem matką Przemysława Gosiewskiego. No, działam, powiedzmy, całe życie tu pracowałam. Na ziemi darłowskiej. Na ziemi darłowskiej. W 1963 roku przyjechałam tutaj i tak zostałam. A korzenie gdzie są pani Jadwigi? Częstochowa. Częstochowa? Tak. To miło. Częstochowie. Bo ja Myszków, Żarki to też okolice Częstochowy właśnie. Tak. Tak, Myszków. Myszków, tak. Jak się jedzie do Częstochowy. Tak, do Częstochowy. Tak. Trochę dalej tam jest. Tak. Okej. Okay. A jeszcze, oczywiście, pan Przemysł, pan Cezary. Ja to się dzisiaj tak? bardzo mylę. To dobrze, to trzeba trochę... Tak? Cezary Tołsty, urodziłem się w Darłowie, mieszkam w... Urodziłem się w Sławnie, mieszkam w Darłowie. Jestem związany z tą ziemią od urodzenia. Dziękujemy. W takim razie, proszę państwa, przejdźmy teraz do części oficjalnej. Jeszcze może tylko krótkie zagajenie odnośnie, o państwo może podzielić, szczególnie tutaj obecnych, ale myślę, że nie tylko, tych, co oglądają. Ja jako Wojciech Edward Leszczyński ciągnę z kolei linię Leszczyńskich. To jest ród, no moglibyśmy powiedzieć bez jakiejś fałszywej skromności, że jest to ród królewski. Bo otóż w tym rodzie Stanisław Leszczyński był dwukrotnym królem Polski, jako jedyny król, dwa razy był królem elekcyjnym Polski, a Maria Leszczyńska była królową Francji. Królową Francji przez 43 lata. To była przedostatnia królowa Francji, ponieważ ostatnią królową Francji była Maria Antonina Ścięta, ale przedostatnią królową Francji była Maria Leszczyńska. To była żona Ludwika XV. Więc jako potomek Leszczyńskich doszedłem do wniosku, a ponieważ moja żona jest z domu też Leszczyńska, więc doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby stworzyć coś alternatywnego wobec tej sytuacji, jaka panuje, bo nigdy nie będzie tak, drodzy państwo, że nie można systemu poprawić, ustroju, jakiegoś gospodarstwa, że nie da się coś zrobić lepiej. Zawsze się da coś zrobić lepiej. W związku z tym trzeba wyjść z pewną inicjatywą, co można zrobić lepiej. Właśnie takim człowiekiem był Przemysław Gosiewski, który właściwie, no nie możemy za niego mówić, ale możemy tylko jakby zinterpretować te jego życiowe decyzje, że postanowił wstąpić do partii politycznej, nie wiem czy wcześniej, ale tak ogólnie tylko powiem, PiSu i tam działał aktywnie, nadając pewien charakter PiSu, prawda, tej partii, nadając charakter, to znaczy, że tą partią utożsamiało się, że jest pan prezes Kaczyński, jest pan Przemysław Gosiewski, jeszcze kilka osób, które nadają charakter tej partii. Znaczy światopogląd, sposób bycia osób tam we władzach tej partii charakteryzował te partie. My jako Sejm Walny, znaczy wróciliśmy do tradycji raczej niepartyjnych, bo uważamy, że partie jako spuścizna rewolucji francuskiej nie mają przyszłości. My tak uważamy. Ale to nie znaczy, że to my mamy rację, żeby było też jasno powiedziane. My nie uzurpujemy sobie prawa do racji. My tylko mówimy jako alternatywę, powołajmy z powrotem naszą tradycję, czyli sejmiki, powołajmy Sejm Walny i powoli zastanówmy się, czy na pewno partie są polityczne, czy w tej formule partyjnej można tylko działać, czy na przykład pan Przemysław Gosiewski nie mógłby działać w formule na przykład sejmiku tutaj powiatowego w Darłowie, na przykład, prawda? To trzeba rozważyć, bo to jest problem do rozważenia. Ponieważ nikt nie chce tego organizować, no to ja jako ten potomek Leszczyński postanowiłem zwołać pierwszy Sejm Walny w Niepołomicach, on odbył się 5 października 2014 roku i tam go skonfederowaliśmy. To znaczy skonfederowany Sejm polega na tym, że on ma pewne cele do osiągnięcia i się potem rozwiązuje. Tak jak Sejm czteroletni wielki był też Sejmem skonfederowanym, bo chodziło wtedy o opracowanie zasad konstytucyjnych nowego państwa i on się rozwiązał. I tak było, Sejm czteroletni, czyli mówimy o latach 1788-1792. To jest o tyle ciekawe, że wtedy na przykład we Francji szalała rewolucja francuska, a myśmy tu spotkali się po to, żeby zastanowić się nad przyszłym ustrojem Polski, znaczy najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ta sama formuła nam przyświeca i dokładnie chcemy w ten sam sposób, w sposób pokojowy, legalistyczny, broń Boże jakiś tam wojowniczy, spróbować przedstawić państwu alternatywny, jakbyśmy to powiedzieli, ustrój państwa, ale tak naprawdę alternatywna propozycja, jak mamy. I żeby nie być gołosłownymi w działaniu, żeby nie tylko mówić, myśmy powiemy w ten sposób, że przedwczoraj byliśmy w Warszawie i złożyliśmy dodatkowe 9 pytań referendalnych, w tym do pana prezydenta, no bo skoro jest referendum planowane na 6,
No to myśmy złożyli 9 dodatkowych pytań, w tym jedno z tych pytań brzmi w ten sposób. Czy jesteś za tym, żeby w Polsce obowiązywał ustrój republiki z królem i jesteś za powrotem króla? Niech Polacy wypowiedzą się, czy chcą systemu partyjnego, czy systemu monarchicznego. Mają prawo co 25 lat, mi się wydaje, opowiadać się Polacy w każdym pokoleniu, jaki sobie ustrój obierają. Ale może za dużo tutaj mówię, może nawet to niezręcznie jest przy obecności pani Jadwigi, że tutaj tak bardzo chcemy politykować, a my nie chcemy tak bardzo politykować, więc ja sobie pozwolę tylko jeszcze uściślić, że formułą zwoływania Sejmu nie jest tak, jak że w tej chwili jest Sejm walny, znaczy Sejm partyjny stały na wiejskiej i Senat. W naszej formule Sejm się zwołuje ziemsko, to znaczy ja jako marszałek Sejmu walnego, który zostałem na tym pierwszym posiedzeniu, tak powiem, okrzyknięty marszałkiem Sejmu walnego, mam obowiązek zwoływać kolejne wici, czyli informować posłów ziemskich, ale wszystkich. Nie, że konkretnych posłów, bo ja ich nie znam, tych posłów. Każdy z Polak jest posłem swojej ziemi. Więc ja ich mam obowiązek zwoływać co jakiś czas na sesje nadzwyczajne. I wydaję w tym momencie, wracam do zwyczaju, wydaję potrójne wici. Czyli 3 tygodnie wydaję pierwsze, 2 tygodnie wydaję drugie i potem tak mniej więcej wydaję trzecie wici. Czyli mówię, zwołuję was, drodzy. Przywołuję was. Chodźcie tutaj, podebatujmy, porozmawiajmy. Nie ma formuły, że ktoś jest etatowym posłem. No i w ten właśnie sposób 2 lipca, 4 lipca i 14 lipca wysłałem pierwsze, drugie, trzecie wici. Sami państwo widzicie, że nas jest bardzo skromna ilość. I na te wici, które są w internecie na stronie www.sejmwalny.org.pl przybyło nas tylko tylu i nas przybyło. Ale formuła jest zachowana, wszystko pro forma jest zrobione. Oczywiście w tych wiciach ja informuję, gdzie jest miejsce spotkania, czyli tutaj Darłowo i tak dalej. Informuję też o porządku i teraz państwu przeczytam ten porządek, który ja zaplanowałem tutaj w Darłowie. Być może wtedy na przykład niektórzy posłowie ziemscy, na przykład, nie wiem, Suwał, z Ustrzyków do i tak dalej, powiedzą, nie no, nas akurat ten temat nie interesuje, my na ten Sejm, tą sesję nie jedziemy, prawda? To nie jest sesja, teraz mówię, gdzie są etatowi posłowie. Więc ta 6. sesja miała być poświęcona, jeszcze raz wspomnę, że jest dedykowana panu Przemysławowi Gosiewskiemu, synowi ziemi darłowskiej i miała być poświęcona, po pierwsze, coś powiedzieć wypada właśnie o, i tutaj jest najlepszy recenzent tego, co się mówi, i autorytet, i też laudator, byśmy też powiedzieli, czyli mama pana Przemysława Gosiewskiego, czyli coś powiedzieć o panu Przemysławie Gosiewskim. Chcielibyśmy coś powiedzieć o historii Darłowa, coś chcielibyśmy powiedzieć o Eryku Pomorskim i coś chcielibyśmy powiedzieć o sejmiku Sejma, co już zagaiłem. To jest jako wstęp, natomiast sam porządek obrad jest taki. Część przedpołudniowa, czyli na tej, której jesteśmy, ona została zmieniona, ale ja przeczytam tak, jak zaproponowałem. Proklamacja państwa Weneda dla Polaków, Wenedów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czyli dla tych, którzy nie akceptują państwa partyjnego III RP. Chodzi o to, że chcemy proklamować państwo nowe. Co to jest państwo? Że ktoś powie, jak to państwo? Państwo to jest forma abstrakcyjna, to jest dobro wspólne. Chcemy zawiązać pewną wspólnotę nazywaną powszechnie państwo, prawda? Często się mówi państwo Gosiewscy, państwo Leszczyńscy, państwo Tołusty i tak dalej, państwo Piszczy. Państwo znaczy, że to jest rodzina, to jest jakieś dobro wspólne. Ale też się mówi państwo polskie, państwo obecnie w tej chwili mamy państwo, które jest sformalizowane w postaci takiego napisu Trzecia RP, prawda? Wszyscy muszą rozumieć, że Trzecia RP to jest państwo, czyli dobro wspólne ludzi zamieszkujących teren Rzeczypospolitej, a mówimy, nie do końca tak jest, w związku z tym robimy alternatywne państwo, czyli państwo Wenedów, które nawiązuje do tradycji, a właściwie my ich nie powołujemy, tylko to za chwilę powie pan Cezary Tołusty, my je rekonstruujemy, czyli wracamy do tych tradycji. To nie jest powołanie, tylko bo nikt nie ma prawa odwoływać państwa, tylko ono kiedyś tu funkcjonowało na tej ziemi, jak Wenedowie i to było bardzo potężne państwo, którego my jesteśmy dziedzicami. Mamy dziedzictwo Wenedów, później Lechów, Lachów, Sarmatów i tak dalej, potem Piastów, i na końcu Polaków. Nas nazywają oczywiście często Słowianami, czyli sklawinami, czyli niewolnikami. My nie używamy tego słowa Słowianie, bo uważamy, że to jest obraźliwe i generalnie przynajmniej ze strony państw obcych. No z naszej strony nie, bo Słowianin brzmi dumnie po staropolsku, ale ze strony obcych, które tłumaczą to jako sklawini, slawini, w tłumaczeniu wolnym może oznaczać niewolnicy, prawda? I nie chcemy być tak nazywani. I to jest ta pierwsza część, powołanie czy powrót do państwa Weneda. Druga część, uznanie za infamisa i objęcie infamią posłów i senatorów głosujących za ustawą in vitro oraz ewentualnie prezydenta, który w międzyczasie podpisze tę ustawę. Otóż, proszę państwo, niektórym się wydaje, że mogą tak stanowić prawo, czyli prawo stanowione, czyli napisane, odeszliśmy od tradycji zwyczajów,
Czyli my jesteśmy legaliści jako Polacy, szanujemy prawo, ale ono musi być w postaci ustawy, prawda, i podpisane przez Senat i potem przez prezydenta i ono obowiązuje w Polsce, ale uważamy, że prawo może być też niesprawiedliwe, a nawet może być wbrew społeczeństwu, czyli przeciwko państwu, przeciwko dobru wspólnemu. I taką ustawą jest in vitro, które generalnie, naszym zdaniem oczywiście, to poddamy pod głosowanie, bo to jest porządek, które zmierza praktycznie do dawania życia kosztem uśmiercania innego życia. I dlatego uważamy, że osoby, które biorą udział w takim stanowieniu prawa, które jest przeciwko społeczeństwu, dobru wspólnego, zasługują na miano infami. Infamis to jest ten, który ma złą sławę. Infamia jest, określamy człowieka, że ty jesteś niegodny czego? Może by ci nie podać ręki, żeby z tobą nie rozmawiać. I to jest infamis. Czyli my nie mamy tej kary typu tam więzienie, tylko mamy karę infami, to jest tradycja znowu Sejmu. Nasz Sejm walny od 500-600 lat w Polsce, tutaj mówię do Miłosza, dobrze zapamiętałem, tak? Miłosz. Musisz zapamiętać sobie, że w polskiej tradycji największą karą było, że ja cię uznaję za infamisem i nie będę się z tobą kolegował, nie będę się z tobą przyjaźnił, nie będę ci podawał ręki, nie będę ci odwzajemniał i powiesz cześć. Po prostu dla mnie jesteś niegodny, żeby, wiesz, i to się nazywa infamis, taki człowiek. Więc chcemy taką dać infamię wobec tych posłów i senatorów, którzy głosowali za, no prezydent nie podpisał, więc na przyszły tydzień to przełożył, więc nie możemy go objąć za in vitro infamię. Następnym punktem jest napomnienie hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, a szczególnie jego ekscelencji prymasa, nie prymasa, biskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski oraz napomnienie jego ekscelencji nuncjusza apostolskiego Celestino Milione za primo, nieadekwatną do powagi sytuacji reakcją na ustawę in vitro i sekundo za zagrożenie posłom i senatorom i prezydentowi ekskomuniką. Otóż to podobną karę, tylko chyba jeszcze bardziej zintensyfikowaną, ma Kościół katolicki, który ma ekskomunikę. To jest takie wyłączenie z grona ludzi wierzących. Czyli jeżeli nie respektujesz praw Bożych i praw kanonicznych, czyli praw kościelnych, to my cię wykluczamy z tej wspólnoty poprzez ekskomunikę. Czyli u nas w świecie świeckim to jest infamia, a w świecie katolickim jest ekskomunika, czyli ekskomunika. Wyrzucamy ekskomunika, czyli jesteś czyli poza komunitą za wspólnotą. Jesteś poza wspólnotą. Jeżeli biskup ogłasza takiego człowieka ekskomunikowanym, to on nie może mu dawać ksiądz komunii i tak dalej, wszystkich sakramentów, nie może zawrzeć związku małżeńskiego katolickiego i tak dalej. To jest straszna kara. To jest straszne, że przekonał się o tym cesarz w Kanosie, czyli 3 dni prosił o odwołanie ekskomuniki. Oczywiście pod pewnymi rygorami można tę ekskomunikę odwołać później. Natomiast my apelujemy o to, żeby Kościół katolicki na poważnie zaczął wykluczać ze wspólnoty tych ludzi, którzy się sprzeniewierzają zasadom wiary rzymskokatolickiej. Apelujemy oczywiście i napominamy, no bo nic więcej nie możemy przecież zrobić. Następny punkt to wezwanie Rady Stałej przy Komisji Episkopalnej do jasnego i klarownego stanowiska w sprawie in vitro i praktyk eugenicznych oraz w sprawie gender, homozwiązków i tak dalej. Otóż chodzi o to, że w Polsce hierarchowie są w ten sposób zorganizowani, że obecnie nie jest prymas najważniejszy, co z nas boli. Uważamy, że trzeba do tego wrócić swoją drogą, ale najważniejsze jest Komisja Episkopatu. Ale z kolei ona ma statutowy organ w postaci Komisji Stałej, a wypowiada się w tej chwili prezydium. Więc powinna Komisja Stała zająć oficjalne na piśmie stanowisko, jaki jest jej stosunek do tych ustaw. A tego brakuje, prawda? I prosimy, żeby w tej sprawie Komisja Stała Episkopatu, znaczy Rada Stała Episkopatu się wypowiedziała formalnie, a nie przewodniczący Stanisław Gondecki, który uzurpuje sobie prawo reprezentowania Komisji Stałego Episkopatu, Komisji Episkopatu Polskiej, a nie ma takiego prawa, tylko Rada Stała, czyli organ kolegialny ma takie prawo. W naszej historii z kolei, tutaj znowu będę do Miłosza mówił, jest tradycja prymasostwa, czyli najwyższym hierarchą w Kościele katolickim jest prymas. Natomiast dzisiaj niestety właśnie zastępuje go ten organ kolegialny Komisji Episkopatu reprezentowana przez Radę Stałą. Natomiast wypowiada się najczęściej obecnie pan Stanisław Gondecki, biskup, jego ekscelencja. Uważamy, że uzurpuje sobie to prawo, bo ani nie jest Radą Stałą, tylko jest przewodniczącym, ani nie jest prymasem. W związku z tym uważamy, że to jest niewłaściwe podejście i w końcu tak naprawdę to my nie znamy, jakie jest stanowisko Kościoła formalnie, nie znamy. Wypadało by też, żeby się wypowiedział w tej sprawie prymas Polski Wojciech Polak. To był kolejny punkt, omówimy go. Następny to jest wezwanie Sądu Najwyższego do uznania wyborów samorządowych 16 listopada za nieważne lub niebyłe. Otóż, drodzy Państwo, mija już któryś miesiąc, prawda, a my dalej nie wiemy, czy te wybory samorządowe były ważne, bo nie ma akceptacji. Nie powinno tak być, że w normalnej demokracji, jakby ją zwał, nawet w tej partyjnej,
że my nie wiemy prawie po roku, czy wybory były ważne samorządowe. No bo te odwołania trwają. Były już kolejne wybory, przecież były wybory prezydenckie, które szybko rozpoznano i ustalono, że są ważne. Sąd Najwyższy powiedział, że są ważne, wręczono nominacje i tak dalej. To było sprawnie. Abstrahujemy teraz, czy były prawdziwe, czy fałszywe, bo to nie o to nam chodzi. Tylko chodzi o to, żeby Sąd Najwyższy się wypowiedział, czy one były ważne, czy były... Tam jest taki kazus prawny, w którym przewodniczący 9 sędziów składa dymisję, nie wiem czy pamiętacie, i według nas w tym momencie powinno być to uznane za niebyłe. Nie to, że nieważne, bo nowy skład sędziów powoduje, że sprawy trzeba od nowa prowadzić. Więc one powinny być uznane za niebyłe. Nie to, że nieważne, że sfałszowane coś, tylko że niebyłe. Ale my tylko apelujemy, żeby się wypowiedzieli w tej sprawie, żeby nie ciągnąć tej sprawy, bo co nam z tego, że wypowiedzą się na przykład, bo są tak zwane rzeczy, które się dzieją, fakty dokonane, te samorządy podejmują decyzje, a tak naprawdę nie wiedzą, czy są na prawie. Tak? Idźmy dalej. Wyrażenie stosunku sejmowalnego do JOW-ów, jednomandatowy okręgu wyborczy. Chcemy się wypowiedzieć dzisiaj na ten temat? No w wyraźnym składzie oczywiście. Wy, Państwo, czyli gość honorowy, Pan i Miłosz, oczywiście nie musicie, będziecie najwyżej przypatrywać się jako goście, no wszyscy ja Was traktuję jako gości honorowych, bo tutaj rzeczywiście troszkę chyba przesadziłem, bo cała trójka z Was jest dla nas gośćmi honorowymi, prawda? I tutaj doświadczenie, prawda, miłość matczyna, a tu przyszłość i miłość synowska, prawda, i pamięć o ojcu, prawda? Ja jeszcze coś powiem o Gosiewskich, to troszkę o tym powiem. Każdego z nas to dotyczy, bo każdy z nas miał rodziców i wcześniej czy później prawie każdy z nas ma swoich potomków, czyli dzieci. I tak to działa w historii po prostu, ta rodowość, i dlatego my nawiązujemy właśnie do Wenedów, którzy mieli kult jeszcze przedchrześcijański, do rodu. Bożkiem był, Bóg był rodem, czyli mieliśmy szacunek do rodziny. Czyli te JOW-y powiedziałem, wyrażenie stanowiska sejmowalnego w sprawie referendum planowanego na 2015 roku. Tam jest więcej jeszcze pytań. Później przyspieszę teraz czytanie. Relacja marszałka sejmowalnego w sprawie powoływania sejmików ziemskich prowincjonalnych. Relacja marszałka sejmowalnego w sprawie stanu odpartyjnienia państwa polskiego, to znaczy III RP. Opracowanie planu pracy sejmowalnego i sejmików ziemskich w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. I teraz szybko, przecież nam tą część popołudniona skrócona. Zwołanie na dzień 18 sierpnia w celu konstytuowania się sejmików ziemskich powiatowych, deputackich, wyłaniających posłów ziemskich i senatorów ziemskich z powiatów do Sejmu i Senatu. Zwołanie na dzień 19 sierpnia sejmików ziemskich prowincjonalnych, tak już założonych oraz jeszcze nie założonych, w celu konstytuowania się, w celu zredagowania listy kandydatów z prowincji okręgów wyborczych na posłów. Ja to rozszerzę i senatorów, ja tylko czytam, żebyście Państwo, muszę odczytać to, co tutaj jest, było. Opracowanie wstępnych zasad obioru marszałków sejmików prowincjonalnych powiatowych, opracowanie wstępnych zasad obioru obioru wpisywania kandydatów na listy wyborcze sejmików ziemskich do Sejmu i Senatu. Pragniemy powołać do życia sejmiki ziemskie powiatowe w granicach administracji obecnych powiatów i miast powiatowych i prawa powiatów. Drodzy Państwo, te obrady, ponieważ ja tak mówię troszkę szybko i może nawet chaotycznie, ale to wszystko znajdziecie na stronie www.sejmowalny.pl, ale jakby kwintesencja jest do dwóch rzeczy. Pierwsze, powołanie państwa Wenedów, czyli dobra wspólnego, wspólnoty Wenedów, to jest pierwsze. I drugie, na tym sejmie chcemy powołać sejmiki powiatowe, żeby w każdym mieście powiatowym, bo czyli tutaj jest Sławny, prawda, z miastem powiatowym, czyli w Sławnie powinien powstać sejmik powiatowy. W powiatów w Polsce jest 380 i my do tego dążymy, że chcemy reaktywować jako alternatywną do partii. My nie delegalizujemy partii, my nawołujemy, żeby oni się rozwiązali i przeszli na formułę sejmikową. To znaczy, żeby był sejmik, gdzie wszyscy, niezależnie od poglądów, spotykają się w określonym dniu i dyskutują. Nie ma po prostu partii. To jest nasza tradycja. Ja może coś jeszcze za chwilę powiem o tym, ale teraz bym chciał troszeczkę oddać jeszcze głos na temat, taki wolny głos pani Jadwigo, bo jeżeli pani nie chce, może nie musi pani, broń Boże, coś powiedzieć, ale byłoby bardzo nietaktownie, już jest trochę nietaktownie, że ja tyle mówię, a pani jako gość honorowy nie jest jakby w jakimś sensie dopuszczana do głosu. Więc pani usłyszała coś, nie musi pani się nawet odnosić do tego, bo to jest troszeczkę część polityczna i broń Boże, ale żeby coś pani powiedziała na przykład o, jak pani widzi, takim głosem wolnym, bo ja w tej chwili, drodzy Państwo, właściwie otwieram obrady z tym, że zamieniamy troszeczkę kolejność. Ja bym proponował, żebyśmy najpierw powiedzieli tak ogólnie, odnieśli się do tego porządku, tak ogólnie, to, że się zapamiętali. Po kolei, wszyscy, a później pójdziemy już do szczegółów, ja będę znowu, bo ja jako marszałek, ja nie powinienem narzucać Państwu swojej woli. Ja powinienem podrzucać tematy i powiedzieć, co Państwo o tym myślicie. Także moja rola jest taka moderatora, który daje głos i co ma na końcu zrobić? Podjąć takie resume,
czyli powiedzieć, konstatować, co my tutaj żeśmy ustalili, prawda? Bo w rzeczywistości często jest tak, że jest takie prezydium, w którym jest przewodniczący, tu jest partia, tu są członkowie, zobaczcie Państwo, a formuła normalnie powinna być koło poselskie, w której wszyscy mówimy i gdzieś na końcu znajduje się w środku prawda jakaś obiektywna. Do czego my chcemy, a czego my nie chcemy? Bo tak naprawdę nasz Sejm właściwie dwie rzeczy może robić. Coś chcieć i czegoś nie chcieć. My nie mamy mocy sprawczej, my nie możemy stanowić prawa, bo byśmy prowadzili w Polsce anarchię. My nie stanowimy prawa. My tylko się wypowiadamy, czego chcemy, a czego nie chcemy. Czyli to się nazywa po fachowemu, bo pani Jadwiga też czuje, że jest takim legalistą, to się nazywa dezyderat. Czyli to jest takie pojęcie, czego byśmy sobie życzyli, a czego byśmy sobie nie życzyli. I bym chciał, żebyście tak odziemsko to powiedzieli, czyli od strony tutaj właśnie ziemi darłowsko-słowiańskiej, pan też od swojej ziemi. Miłość, jako coś ktoś nurtuje, jako młodego człowieka, też może zabrać głos. Bo o ile bierne prawo wyborcze, Miłość, to masz wtedy, jeżeli masz skończone 18 czy 27 lat, bierne, to czynne nie ma ograniczeń u nas. Bo często na sejmiki przychodzili rodzice z dziećmi i na przykład król Stanisław Leszczyński marszałkiem sejmiku został, miał 19 lat. 19 lat już był marszałkiem sejmiku. Nie ma ograniczeń. Natomiast już jak jest bierne, czyli wtedy jak masz coś, wiesz, to byś był wtedy, byś musiał osiągnąć pełnoletniość i musiałbyś mieć na swoje miejsce kogoś, kto cię reprezentuje. Czyli dlatego na przykład często były rady regencyjne, które małoletnich książąt i małoletnich królów zastępowały radę regencyjną do uzyskania pełnoletności. To pełnoletność się traktowało jako 15 lat, 14-15 lat. Ty ile masz lat? 14. To już zbliżałbyś się do wtedy, nawet miałbyś możliwość zawarcia kiedyś tam, w dawnych czasach, prawda? Zobacz, jak szybko ludzie dojrzewali wtedy. Dzisiaj obecnego prawa dopiero 18 lat nabywasz praw takich cywilnych, a praw wyborczych biernych, czyli mógłbyś być wybierany, jakbyś skończył 21 lat, prawda? Do niektórych organów. Tam do prezydenta jest jeszcze większe obostrzenie, tam jest bodajże 35 lat. Tyle mojego wstępu i może oddajmy teraz głos pani Jadwidze, chyba że pani Jadwida nie chce nic powiedzieć. Dobrze, proszę. Tak, proszę bardzo. Dla mnie to jest nowość. Ja uczciwie muszę powiedzieć, że są dwa tygie, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak, oczywiście, my wiemy. Tak. Dlatego jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że to jest partia, która chce dobra Polski. Tej czwartej Rzeczpospolitej, o której my mówimy. Bo ta trzecia Rzeczpospolita to jest jedna wielka mafia. Też tak jedno uważam. Wielkie dla mnie, mówiąc tak po medycznemu, bo jestem lekarzem, łajdactwo. Bo tak są, jedna spółka tworzy drugą, druga tworzy córkę. Tam proszę. Tak. Druga tworzy córkę, wnuczkę i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, Przemko zaczynał działalność podziemną na studiach. Był przewodniczącym Niezależnego Stowarzyszenia Studentów, zresztą tworzył, potem Solidarność się pracował, a potem wraz z Jarosławem Kaczyńskim tworzył partię. Ja nie mówię, że to ona jest idealna, bo nie na tym sztuka polega. W każdym razie to jest coś w tej całej zawierusze, którą w tej chwili przeżywamy, coś trzeba zrobić. Tak, tak. Ale z drugiej strony Ale pani Adina, pani zauważy, że pani jako członek partii w formule sejmików się znajdzie. Nie ma problemu żadnego, niech pani zauważy to. Natomiast niech pani zauważy, że jakby na spotkanie PiS-u przyszedł ktoś z Platformy i powiedział, no to on się już tam nie znajdzie, prawda, czy vice versa. Niech pani zauważy, że sejmik jest większą, jakby to powiedzieć, czymś większym, gdzie mniejsze wejdzie do większego, mniejsze naczynko wejdzie do większego. Natomiast większe się nie mieści do mniejszego. Jeżeli wy jesteście partyjni, a tutaj broń Boże, ja nie mówię, bo my nie zakładamy partii, my nie jesteśmy partią. Tak, to ja mówię, my jesteśmy takim stolikiem obrad, my nie chcemy też być okrągłym stołem, gdzie wszystko zostaje potem po staremu. My jesteśmy formułą, która wraca do tradycji, zaraz puszczę, przyniosę książkę i Państwu pokażę, sejmików, czyli czy nie możemy się spotkać, proszę sobie tak wyobrazić, potem i tak się na końcu spotykają, bo na końcu są w Sejmie i spotyka się potem, tylko oni mówią tak, my teraz mamy władzę, a wy jesteście opozycją. Tylko wie pan. No właśnie, czemu się nie spotykają partie ze sobą? Grupa posłów, którzy chcą dobra tego kraju, jest kontra ogromnej grupie posłów, które w zasadzie większość, bo może tam są uczciwi ludzie również, którzy myślą o własnych, tylko własnych interesach. A może też tak być, że niektórzy myślą o złu tego kraju? Może też tak być? Niektórzy też nawet myślą, tak, że być. Świadomie szkodzić? Tak. Może też tak być? Też. Tak, zgadzam się z panem. I proszę sobie wyobrazić, że pada cała Polska. No właśnie. Wszystko jest likwidowane na rzecz
tych państw ościennych, nie powiem mocarstw, ale państw ościennych. Tak, tak. Tak. Mocarstw. No można powiedzieć. Ale oni są mocarstwem, naszą słabością. Naszą słabością. Wykupywana jest polska ziemia. Tak. Ja kiedyś jechałam tutaj przez zachodniopomorskie samochodem i mówię do kolegi, o Boże, jak tu ładnie, co to mówią, że nasze rolnictwo upadło. A on mówi, nie, te wszystkie maszyny to wszystko nie są nasze, niemieckie. Mhm. Także ja przeciwko temu zachodnie. Tak, w tej chwili będą budować jakiś ogromny budynek belgijski. Ja jestem przeciwko rozdrapywaniu Polski, przeciwko likwidacji naszego przemysłu, wojska, bo jesteśmy bezbronni i popieram każdy ruch. No właśnie, i teraz pani Jadwigo, zapłaciła pani ogromną daninę, tak? Umówmy się, ogromna danina rodu Gosiewskich, tak? Jeden członek Polek, tak? Powiemy jeszcze o innych Gosiewskich dzisiaj, ale zapłaciliście ogromną daninę. Daninę Miłosza, który traci ojca przez działalność polityczną. I oczywiście teraz jesteście troszeczkę, może nawet bym powiedział, zakładnikami tego, co robił tata, w tym sensie, że no nie wypada w tej chwili nie być w PiS-ie. Zresztą ja nikogo nie namawiam, żeby jakby rzucał partię czy coś. Nie o to chodzi. Tylko pytanie jest inne jeszcze. Czy na przykład w Darłowie, a szczególnie w Sławnie, bo to jest miasto powiatowe, przydałby się taki sejmik powiatowy sejmik, w którym wszyscy mogą przyjść. Tylko jak tam przychodzisz, to zostawiasz na chwilę legitymację partyjną. Nie możesz, znaczy teoretycznie nie musisz tego zrobić, ale przychodzisz i reprezentujesz pewien pogląd, ale w ramach całości forum. To znaczy tam mogą przyjść wszyscy i z SLD, i z Platformy i tak dalej, ale nie jest to, marszałek musi być oczywiście bezpartyjny. My zakładamy, że w przyszłości oczywiście nie powinien ktoś przychodzić na takie spotkanie z legitymacją. Powinien powiedzieć, zawieszam swoje członkostwo na te 2 godziny i przychodzę i mówię wolnym człowiekiem, bo partie troszkę uzależniają poprzez swój program i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie będę panią jeszcze raz mówił, bo to by było nieelegancko, ale jeszcze raz mówię, czy pani inaczej mówi, jako członek partii, bo to jest ciekawe, bo jako ktoś niezależny powie, oczywiście, że akceptuje, ale członek partii, to takiej partii, która w tej chwili może zdobyć władzę w Polsce, czy pani dopuszczałaby tak, bo myśmy jako sejmowane zaproponowali panu prezesowi Kaczyńskiemu, myśmy oficjalnie wysłali list polecony, potwierdził, że odebrał, zaproponowaliśmy współpracę z panem Kaczyńskim, ale w formule bezpartyjnej, to znaczy chodziło o wybór prezydenta, żebyśmy wybrali prezydenta bezpartyjnego. On oczywiście nie zgodził się na to. Powiedział, że prezydent musi być albo tej opcji, czy domniemywamy, że się nie zgodził, bo nie odpisał, partyjny. Uważamy, że to nie jest dobre, że w tej chwili jest na przykład prezydent Duda, który niby wygrał, ale on reprezentuje tylko 52% Polaków, a 48% on niby nie reprezentuje. Wie pan, ale trzeba wybrać. Tak, ja wiem, co pan chce powiedzieć. Najmniejsze zło. Ale my wychodzimy z tego założenia, że nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło. Każde zło jest, nawet mniejsze jest złem. My żeśmy się cieszyli, że jest członek partii. Ale niech pani odpowie na to pytanie. Czy dopuszczałaby pan, nie musi oczywiście pani odpowiadać, ale czy sejmik słoweński by się przydał, powiatowy, gdzie można raz w roku, 18 sierpnia, co roku, może każdy przyjść i wypowiedzieć swoje zdanie, co on myśli. Oczywiście, ma pan rację. Czy to przeszkadzało nie, by to? Nie przeszkadza. Proszę pana, ja popieram każdy ruch. Patriotyczny, nie jest partyjny. No tak, właśnie. Nie jest partyjny. Jest bezpartyjny. I o to mi chodzi. My musimy tak zadziałać, żeby tych wszystkich, którzy, ale proszę pana, z drugiej strony, jak my, wydaje mi się, że jak my to robimy grzecznie, uprzejmie, to nic nie zyskamy. My musimy zyskać, proszę pana, coś takiego, żeby nawet wychować ludzi, którzy mają za zadanie nie i prywatny interes, tylko interes tego państwa, bo nie, proszę pana, ja jak z książką jeździłam, z filmem o synie po tych ziemiach rdzennopolskich, no to zakłady, które nie padają, które mają, kupa ludzi pracuje, już trzeba, Rosjanie chcą, już chcą ci, czyli praktycznie chodzi o to, żeby Polskę raz osłabić, tak. Drugi raz zmniejszyć urodzenie dzieci, tak. Trzeci raz poprzez te małżeństwa deprawować, prawda? Żeby tak jak powiedziano kiedyś, zmniejszyć ilość Polaków do 20 milionów, tak? Bo my trzeba tak zrobić, żebyśmy tego. To, żeby to chcieli niby Polacy. Tak. Ja zawsze się dziwię, jak pan pytał ten teren. Ten teren jest trudny. A dlaczego?
Platforma rządzi, a jakby w tle są ludzie, którzy w tej chwili są uwikłani w konflikt z prawem. I to bardzo poważnie. Poseł, honorowy obywatel Darłowa. Ma problemy z prawem? No, ogromne. Ogromne. I na tym terenie, jeżeli byśmy coś takiego powołać... Znaczy, my nie chcemy na jednym, my chcemy wszędzie, wiecie, tylko żeby ludzie... My nie możemy powołać w sensie, że kogoś mianujemy. Ludzie muszą... bo to jest oddolne. Tak, czyli jeżeli ludzie nie chcą, to tego nie terenie, będzie. Ja mówię o tym terenie. Tak, tak. Wszystko, co jest pomocne do tego, żeby Polska się przebudziła, bo ja uważam, że w tej chwili Polacy prawie śpią. Tak. Trochę się obudzili, tak. Bo widzi pan, trochę się obudzili teraz jakby wybory prezydenckie, bo to, ta partia dawała rękojmę jakiejś uczciwości, tej czwartej Rzeczpospolitej. Tak. No tak, ale jeszcze raz mówię, to wybór był pana Andrzeja Dudy, z wielkim szacunkiem jeszcze raz mówię, ale czy nie... Wydaje się, że to jest sukces Polski i PiS-u. Tak się wydaje. Oby tak się zmaterializowało. Ale z mojego punktu widzenia, teraz mówię jako Wojciech Edward Leszczyński. Wybór człowieka, który reprezentuje 52% Polaków. Umówmy się. 50, czyli 25%. Jest, wydaje nam się, że jest gorszym wyborem, niż byśmy wybrali człowieka, który miałby 90% poparcia Polaków. Pytanie, czy byłby taki człowiek? No na pewno mógłby być, ale pod jednym warunkiem. Nie mógł być w partii, tak? Bo to jest logiczne. Nie może być partii, wtedy może uzyskać 90%. No myśmy wybierali króla jednomyślnością kiedyś praktycznie. Jednomyślnością, czyli wybrać trzeba człowieka, który ma poparcie wszystkich. Gdyby, proszę pana, nie był ten nacisk, że to PiS, to byśmy wybrali Bronisława Komorowskiego. No być może by tak było, tak. Też to niebezpieczeństwo. I co w Polsce? Ogromne niebezpieczeństwo. Niech pan teraz jest taka literatura połączenia jego powikłania, nie, jego kontakty, tak, dobrze. Z USA. Tak, z innymi siłami. Tak, wiemy, oczywiście. Ale, z przekrętami, no ale, i co byśmy ale dobrze, to takim razie, ale to się stało już, czyli już nad rozlanym mlekiem nie dywagujmy. Idźmy dalej. Zbliżają się wybory parlamentarne. Ale panie marszałku, proszę bardzo. To co pani doktor powiedziała, tak? Ten system partyjny i to wszystko, co u nas się dzieje, dopuścił do tego, że myśmy 5 lat temu wybrali człowieka skorumpowanego. Tak? Czyli ten system jest na tyle zły, że dopuszcza wybór najgorszego zła. Tak? Nie mniejszego zła, tylko najgorszego zła. Czyli który ma pieniądze, ale wszystko, ma... tak, ale chodzi o to, że... Proszę zobaczyć, tak, oczywiście. To chodzi o to, że mamy do czynienia... Tu trzeba obiektywnie podejść do tego, nie na zasadzie jakiegoś tam pieniactwa czy udowadniania, że moje jest najlepsze, bo tak jest, tak? Tylko tak jak było w historii Polski, myśmy przeżywali różne okresy i był okres taki, kiedy w Polsce zaczynała wchodzić reformacja. To był XVI-XVII wiek. I ona była, nie dość, że była na zasadzie jakby historycznym, ale też królowie szwedzcy też byli i wyznawali reformację, tak? Oni dopiero później przechodzili. I to był gigantyczny nacisk, tak jak dzisiaj, tak? Który polityk nie wystąpi, to on mówi przede wszystkim tak, to idzie z zewnątrz, to jest wspaniałe, to wszyscy już wprowadzili, tak? A w Polsce jest ciemnota. Co wy robicie, Polacy? Wy musicie tak samo myśleć, tak? I wtedy tak samo mówi, idzie reformacja, wprowadzamy to, koniec z tym, z religią rzymskokatolicką, tak? I Polacy wtedy byli na tyle mądrzy, na tyle przebiegli, że ustawili dwie ambony w kościele i powiedzieli, skoro reformacja jest tak dobra, to w tej chwili zbieramy się w tym kościele, po jednej stronie jest kaznodzieja rzymskokatolicki, a po drugiej stronie reformacji. I gadajcie i przekonujcie nas, tak? I trwało to, trudno powiedzieć jak długo, ale przepraszam, z dwóch stron atakowali siebie. Ci, którzy byli po stronie Sejm, ale ten, który był i chciał, żeby rzymskokatolicki został i z drugiej strony reformacja, tak? I to trwało dłuższy okres czasu w kościołach polskich. I wygrał rzymskokatolicki, tak? Nie było ograniczeń. Jeden i drugi mógł powiedzieć wszystko, co mu tego, tak? A ludzie w kościele siedzieli, słuchali i zdecydowali, bo oni
Oni przyjmowali tą wiarę. Oni mieli prawo do tego, żeby w ten sposób żyć. I w ten sposób doszło do tego, że Polacy wybrali, czy zostali przy wierze rzymskokatolickiej. I są do dzisiaj, tak? Ale to na tej zasadzie można zmieniać pewne rzeczy, tak? Czyli mówimy znowu z otwartą przyłbicą, tak? Spotykamy się, rozmawiamy jako ludzie wolni, a nie jako ludzie, że ciągniemy za sobą, za kulą, klatkę, tak? Ja jestem wolny, ale to jest moja klatka, tak? I się chwalę. Złota, srebra, brązowa, bo mam tyle pieniędzy, ale to jest klatka, bo mój umysł jest w klatce. My nie potrafimy rozmawiać o rzeczach ponad, prawda? Pozwalając innym. Dzisiaj patrzymy w telewizji, spotykają się z PiS-u, z PO lub coś tego i przepraszam, że tak brzydko, napieprzają się, tak? Oczywiście oni, jak wyjdą, to sobie ręce podają, być może też jest, że oni interesy razem robią, ale dla nas, społeczeństwa, przedstawiają się jak największym wrogowie. Jeden mówi za tym, a drugi przeciw. To nie na tym rzecz polega. Słuchajcie, ja tylko troszeczkę przerwę i powiem w ten sposób. Mam dużo prośbę. Teraz to przemyślałem, bo nie wiedziałem, że przyjdziesz Miłosz, ty wiesz. Jeżeli by się twoja babcia zgodziła, Przemysław wydaje mi się, jakby żył. Nie wiem, jak pani to widzi, ale... Bo człowiek, ja wam powiem, człowiek umiera kilka razy. Pierwszy raz umiera fizycznie, potem umiera w pamięci, tak? Wymazujemy go w pamięci, bo gdyby dzisiaj żył twój tata, to by go tu nie było, to byłaby ta sama sytuacja tutaj, w tym miejscu. To, że go nie ma fizycznie na ziemi, to my to wiemy, tak? Ale do czego zmierzam? Jakby się babcia zgodziła, no bo ty jesteś niepełnoletni, jakbyś mógł przeczytać takie oficjalne informacje o rodzie Gosiewskich. Wiesz, z Wikipedii. Jest to bezpieczne, ponieważ i w razie czego, żeby mama przerywała i powiedziała, coś mi się nie zgadza, babcia, no wiecie, będę się mylił. Babcia przerywała, powiedziała, Miłosz, przestań. Mama jest za granicą. Tak, mama jest za granicą, ale chodzi o panią bardziej, bo to chodzi o Przemysława. Żeby pani przerywała, powiedziała, nie, tu jest pewna nieścisłość, ja to uzupełnię. Żebyśmy te Wikipedii, bo Wikipedia, wiesz co to jest Wikipedia? To jest taka oficjalna encyklopedia internetowa, gdzie ludzie umieszczają, taki sejmik i każdy koryguje, że to jest nieprawda i tam trzeba się podać. Więc ona jest najbardziej zbliżona do prawdy, chociaż niektórzy krytykują. Ja mam informację, popatrz, z Wikipedii, o Przemysławie, o twoim tacie. Mam informację o Bogusławie Korwinie-Gosiewskim, mam o Krzysztofie Korwinie-Gosiewskim. To są najzacniejsi ludzie z twojego rodu. I jest jeszcze... Tak, Wicenty też jest, Aleksander oczywiście. Aleksandra nie mam właśnie, ale wybrałem tylko tych z mojego punktu widzenia. To jest troszeczkę jakby tutaj, że tak powiem, no ja narzuciłem pewną... Natomiast oczywiście damy pod Przemysława, jak mi sobie się tutaj, żebyśmy, jak przeczytamy o Gosiewskich, to my wejdziemy wtedy w ten klimat dziedzictwa Gosiewskich. Bo mi się wydaje, że jestem tego prawie pewny, że Przemysław Gosiewski, gdyby nie ten system partyjny, który wprowadzono nam w rewolucją francuską, czyli to jest wymysł ich, że są partie i myśmy się tego przyzwyczaili, to prawdopodobnie byłyby to sejmiki i Przemysław byłby prawdopodobnie jakimś marszałkiem co najmniej sejmiku i reprezentował tą ziemię, albo by poszedł w kierunku to, co twoi przodkowie, czyli w kierunku wojskowym, czyli byłby hetmanem, bo on był tak hetmanem, prawda? Pamiętamy to, co zrobił dla ziemi tam włoszczowskiej i tak dalej, prawda? Tam byłem ostatnio, jest tablica pamiątkowa twojego... Świętokrzyskie ogólnie, tak. Świętokrzyskie od Świętego Krzyża. I zgodzi się pani, że przeczytał... Bo... Jeżeli on będzie... Ale ja cię proszę, wiesz, bo to będzie... Zobacz, to zostanie już na zawsze w pamięci. Na zawsze zostanie w pamięci. Przecież to ty czytałeś. Jak jeżeli ja to czytam, no to nawet ci powiem szczerze, że ja nie mam takich oczu. Spróbuj, jak będzie ci nie szło, to nie chcesz? Ja przeczytam. Tak? To fajnie. To jest... Ale nie teraz, w kościele. Nie, teraz nawet. Nie, w kościele, bo już przerwa jest. Tak, przerwajemy tak? I idziemy do kościoła. Dobrze. Żeby to godnie było. Nie ma problemu. Nie czułeś się, że cię da bardzo. Ja chciałem powiedzieć, proszę pana, w ten sposób. Jeszcze jest ważna rzecz. Tak. Przemysław mówił, że bardzo często Rosjanie rządzili w Polsce. Tak. Ale raz rządzili Polacy i to był Gosiewski. Gosiewski, Wincenty, tak, który tam Smoleńsko ich pogonił, zgadza się. Właśnie przeczytamy o nim. Ja uważam, że... Czyli był komendantem na Kremlu. Na Kremlu był, ale też był, tak, był tutaj oczywiście. I Gosiewscy mają niesamowity... Właśnie ja tak uważam, że... Znaczy, naszym obowiązkiem jest wysławiać wszystkich zacnych naszego rodu. To jest nasz obowiązek, bo na przykład w kościele katolickim wyłania się świętych i błogosławionych. Najzacniejszych u nas w świecie świeckim za mało się eksponuje, ponieważ nie ma polityki rodowej. Kiedyś król miał w obowiązku wspierać wszystkie zacne rody, obserwować je i wspierać je finansowo i tak dalej. Zacne rody, bo z tego tworzyło się naród. Bo zobacz, ród, a potem jest naród, tak? Czyli jest ród, rody są, czyli jest najpierw rodzina,
Potem jest ród, to jest coś więcej, to jest kilka rodzin z danej rodziny. Czyli właśnie pan, to jesteście już rodem, tak? Pan jest powinowacony, nie jest krewnym, ale jest powinowatym i jest już w rodzie, tak? Ma też inny jeszcze ród swój. Reprezentuje dwa rody często. Ale jest jeszcze o tyle ciekawe, że w trzecim pokoleju jest Gosiewski. A to jest też ciekawe. To jak u mnie, moja żona z domu też jest Leszczyńska. To się zdarza. Bo to z reguły wiecie dlaczego tak jest? Ja wam powiem, to też nie jest żadne nowum. Nam się wydaje, że to jest nowum. Ponieważ my się potrafimy rozpoznać, że tak powiem, my się potrafimy rozpoznać, poznać i pobrać nawet. Ja poznałem swoją żonę Leszczyńską i do dzisiaj twierdzę, że ona najbardziej mi odpowiada. Leszczyńska, tak? Ktoś powie, to jest przypadek. No nie to jest przypadek, tylko po prostu wybrałem osobę, która mi bliska jest mentalnie. I rzeczywiście, oczywiście z punktu widzenia bliskiego pokrewieństwa to nie jest wskazane i nawet zabronione jest, ale dalekie pokrewieństwo, czyli 8-10 pokoleń i tak dalej, no to oczywiście się to zdarza. Oczywiście jako naród właśnie wiemy, że mamy wspólne DNA. Mamy pewne cechy genetyczne, które nas wyróżniają. My się różnimy zdecydowanie od Niemców, od Rosjan. Mentalnością się. Mentalność. Czyli, bo genealogia powoduje, że przychodzi do nas pewien genotyp, dlatego to in vitro wprowadzili, genotyp, który kształtuje pewną świadomość. Tam masz swoją pamięć historyczną i tak dalej, i tak dalej. Ty masz w swoim genach masz świadomość swojego ojca, jeszcze o tym nie wiesz. I jak będziesz dorastał, pewne rzeczy odkryjesz w wieku 20 lat, inne 25 lat i tak dalej. Pani ma swoich przodków, czyli mamę i tatę, pan ma swoich, ja mam swoich, każdy. Na tym, no tak zostaliśmy stworzeni przez Boga, że właśnie ten gen, ta ciągłość jest genealogiczna. I mało tego, każdy ma wpływ swoich przodków w sensie wychowawczym. No popatrz, wychowywał, piastował cię twój ojciec, ale jego z kolei piastowała mama. A mamę piastowała prababcia, a prababcie praprababcia. Czyli inaczej mówiąc, ty jesteś wychowany też przez praprababcię. Dlaczego? No bo praprababcia wychowała prababcię, prababcia wychowała mamę, mama wychowała Przemka, a Przemek... Czyli nakłada się to wychowanie i jeżeli brakuje ojca, to nie szkodzi, znaczy to szkodzi bardzo oczywiście, ale wtedy muszą zastąpić go inni, którzy nakładają to, tak? Rzadko się zdarza, żeby ktoś był totalną sierotą, żeby nie miał, po prostu, żeby nie miał nikogo bliskiego. Jest pani, prawda? Dlaczego to mówimy na przykładzie pana Przemysława Gosiewskiego? Bo tam oczywiście zginął nie tylko pan Przemysław Gosiewski, tylko 96 osób. Mało tego, codziennie ktoś ginie, ktoś umiera nieszczęśliwie, to znaczy w sytuacji nienaturalnej śmierci, byśmy powiedzieli, prawda? Jest to tragedia rodzinna i my jako społeczeństwo musimy objąć, szczególnie takie osoby jak ty, Miłosz, a pan Przemysław miał jednego syna tylko, czy masz rodzeństwo jeszcze? Mam co? Siostrę. Widzisz, też się my wszyscy widzimy. Jest jeszcze syn, który ma z pierwszego małżeństwa. Aha, czyli jeszcze też, zrozumiałem. 23 lata. Czyli jest to dziedzictwo, czyli wy jesteście jakby tymi potomkami, którzy... Nie każdy oczywiście podejmie to, bo to nie idzie jeden do jednego. Ale prawdopodobnie albo wy, albo wasze z kolei dzieci, bo to nie idzie tak z pierwszym pokoleniem. Fenomen genealogii na tym polega, że ludzie tego nie rozumieją, że często w trzecim, czwartym, piątym pokoleniu przejmuje się spuściznę na przykład Wincentego Gosiewskiego. No, u zwierząt jest inaczej. U zwierząt każde następne tego się zwierzęta dobiera. Na przykład konie, psy się rasy uszlachetnia, bo u nich idzie po ostatnich przodkach. Tym się różnimy od zwierząt, że u nas genealogicznie nie dziedziczymy cech po ostatnich rodzicach, znaczy po rodzicach. Często nie przypominamy nawet rodziców, prawda? Ani wzrostem, ani wyglądem, bo odziedziczyliśmy cechy geny po prababce i to jeszcze nie wiadomo z której strony. I dlatego eugenika się nie udaje i nigdy się nie uda, to rozumiemy dla tych, co kombinują. Nie uda się, bo nie da się dobrać. Na przykład wybiorę sobie matkę o niebieskich oczach i ojca o niebieskich oczach, geny, i zrobię in vitro, niestety wyjdzie o zielony. No na tym polega cud natury, tak? Że dziedziczy się po przodkach. W związku z tym jest nadzieja, że ty i twoje następne pokolenie... Z tym, że Miłosz ma sposób bycia. Już podobny do ojca, tak? Jak jeden ojciec? Do jednego. No. On, sposób interpretacji, no zupełnie jakbym widziała drugi raz. Proszę Państwa, jest obiad, teraz ja nie wyłączam. Ale może teraz pani tak. powie teraz, bo za mało. I działa. A państwo. Ja słucham, bo jestem niesamowicie przyjęta. Bardzo mi się po prostu podoba to, co pani mówi. A jednocześnie mam ogromny taki żal, bo to wszystko jest takie trudne, kiedy się traci syna, kiedy się traci. Właśnie my też nie mamy tego przyjęcia wiadomości. Tak, dla mnie to był szok, to właśnie było, ale. Ale cieszę się, że jest pani tutaj, że po prostu daje pani z siebie tyle dobra, tyle wszystkiego i dlatego sprawi do ojczyzny, bo... Czy ja to bym dyskutowała? Mój syn mnie inspiruje, mimo że nie żyje, ja go czuję. Ale syn został wychowany przez panią, czujesz?
A, kluczyki, to zastanawiam się, co się stało z autem. A, z tymi pochodzą, że kluczyki nie szukamy. Także ja ogromnie jestem pod wrażeniem. Jest, proszę pani, 20 wystaw naszego syna. Nasze wędrują po całej Polsce. Wystawa teraz jest w Częstochowie. Wystawa, książka o przemysłach wydała. No teraz wystawa, wydaje mi się, pójdzie do Krakowa. 20 wystaw, no więc tyle co mogę. A jakby pani scharakteryzowała, pani Jadwigo, jeszcze syna, takie główne 4-5 cech takich charakteru? Jakby pani je wyeksponowała? Bo jednak człowiek, żeby był wybitny, musi mieć pewne cechy charakteru. I jak pani to... I po kim ono dziedziczył te cechy? Po pani, czy po ojcu, czy po dziadku? Mnie się wydaje, że my jesteśmy podobno bardzo podobni do siebie. Tak, jesteśmy podobni. Tak, ja to potwierdzam. Tak, że jak mam coś mówić, to on mówi, uważaj mama, bo my jesteśmy podobni do siebie. Tak. Pospominajmy trochę, tu pan Cezar dobrze, tak wysiadujmy, wspominajmy pana Przemysława. Był bardzo konsekwentny, proszę sobie wyobrazić, no tak, zmienił na białe, najwyższe, największa ilość. Na białe? No na białe. Na białe. Przecież teraz PSL tam rządzi. Na prawe. Ale PSL. Panie doktor, o Welerach się mówiło, że są biali i jaśni. Biali i jaśni. Ale jeszcze wam ciekawostkę powiem odnośnie Gór Świętokrzyskiego, że dzisiaj się mówi województwo świętokrzyskie, od Świętego Krzyża, bo tam jest Góra Świętokrzyska. Ale wcześniej te góry nosiły nazwę Górę Wenedyjskie, Wenedów. Tam było siedlisko Wenedów, to mało kto wie. Na przykład Morze Bałtyckie nazywało się Morze Wenedyjskie. Jeszcze Rzymianie o tym piszą. Zobaczcie, ile my jeszcze nie wiemy, prawda? Nawet Wisła nazywała się Weneda. Także my po prostu nie wiemy, jak potężne dziedzictwo jest wenedyjskie. I bastionem dziedzictwa Wenedów jest Darłowo w Polsce. Darłowo, ponieważ to jest ulica Weneda, prawda, przy kościele. Eryk Pomorski jest księciem czy królem Wenedów też, bo nie Szwecji, Norwegii i Wenedów. Gotów i Wenedów. I Kaszubów. I Kaszubów też, tak. Ale dzisiaj na przykład królowa duńska, to pan Cezary mówi, w tytulaturze, właśnie Władysław IV, jak się tytułował, król z Bożej łaski i tak dalej, król Polski i tak dalej, król Wenedów. Władysław IV król. Dzisiaj królowa duńska pisze królowa Wenedów. Pytam się, no gdzie są ci Wenedzi, tak? No bo skoro jest królowa Wenedów, ona się czuje związana z Wenedami. Bo Wenedowie byli... Erykiem chyba się no, przypuszczam, gdzieś tam pewnie jest genealogii. Ale zobaczcie, a my Polacy nie czujemy związku z Wenedami. My raczej mówimy, że nam wcisnięto, że jesteśmy tylko Słowianami, Polakami, a dalej już nas nie było, że od Mieszka się wszystko zaczęło, przed Mieszkiem nic nie było. To jest nieprawda. Jest. To znaczy, smacznego wszystkim. Ja próbowałem do tej nazwy, skąd ona się wywodzi, coś znaleźć w internecie, bo w Polsce takiej nazwy Wenedzi się nie używa. Nie używa się, nie? Doszedłem do tego, że Niemcy na pewno nazywali Słowian Wenedami. Tak, Wenedami. Gdziekolwiek Słowianie nie byli, zaczynając od... Nagrywa pan to Słowian mieszkających nad Łabą do obecnych przodków, obecnych Słoweńców, czyli Słowian Południowych. Natomiast czy to była nazwa własna tych ludów, Wenedzi, czy to nadana przez Germanów naszym przodkom? Ale to mądrze mówi. Nie wiem, proszę zobaczyć z Wikipedii. Wikipedii Wenedowie, widzi pan? Z Wikipedii, żebyśmy nie byli, żeby tutaj naciągamy. Czy na ten temat są zdania podzielone w każdym razie? Tak, tylko że jak zajmują się w kronikach rzymskich, to opisują nas, do VI wieku nas opisują jako Wenedowie. Dlatego od VI wieku pojawiają się na opis Słowiany. Do VI wieku tym funkcjonujemy, te ziemie tutaj, to były potężne imperium, opisywane jest jako Wenedowie. No to od VI jako już Słowiany. Z pewnością Rzymianie byli starsi od Germanów, więc... Ale te wszystkie kroniki, Tacyta, Herod i tak dalej, one opisują Wenedów. Później przylgnęło jako Sklawini, ale to jest bardzo obraźliwe dla nas. Czyli coś się wytworzyło cywilizacyjnie, że oni nas zaczęli nazywać, tam są ci niewolnicy, tak po liśniemu, tak? No z tego, co ja się uczyłem historii, ja lubiłem ten przedmiot, to Słowianie wywodzić się miało od słowa, chyba że wspólny język mieli. Tak. Czy to jest jakieś późniejsze, dorobione tłumaczenie? Z naszej strony Słowianie brzmi bardzo dumnie, ale jak tłumaczymy to na ich, to oni to widzieli, może podchwycili nawet to słowo i zniekształcili jako Sklawini, ale rozumiane jako... Ja też rozumiem, że Słowianie nie brzmi, broń Boże, obraźliwe. Ja uważam, że brzmi bardzo dumnie od sławy, od słowa. Wiecie, o co chodzi. Ono brzmi bardzo dumnie. Natomiast
od tamtej strony, czyli właśnie niemieckich, gdzie Niemcy nas nazywają do dzisiaj Benedorni, od strony na przykład łacinników, czyli łacinników to mówię Rzymianie i tak dalej, które nazywają one nie Sklawini, tylko Sklawini, tak, czyli niewolnicy i tak dalej, i tak dalej, to już nie brzmi od ich strony dumnie. Bo to jest ważne, no dajmy przykład. Ukraińcy na nas do dzisiaj jak mówią? Już nie mówią Polacy, mówią Lacher. Oni na Węgrzy na nas mówią jak? Lędziel, tak? Nigdy nie powiedzą Pola, oni nie znają tego słowa w ogóle. On powie Lędziel, tak? I tak dalej, i tak dalej. Litwini powiedzą też Weneda i tak dalej. Wiecie, mamy inne znaczenie, no Anglicy powiedzą Polishman, tak? Czyli polski człowiek, ale to się często kojarzy właśnie z tym, co poleruje, bo Polish to jest polerować też. Więc obraźliwe dosyć to jest. A Veneda jest bardzo takim nazwą własną, która nie nosi zalążka jakiegoś obraźliwości, wiecie o co mi chodzi. A przede wszystkim jest umocowane w historii, tak? W historii, bo zobaczcie, tutaj na kościele jest tablica u was, gdzie pisze Eryk, król Wenedów. No tak, tylko że ja odbieram, że to takie punkt widzenia jakby z punktu widzenia niemieckiego, germańskiego Wenedzi. Nie, bo, nie, bo nie, tutaj nie, jednak... te tereny opanował język i kultura niemiecka przez tam szereg wieków. Tak, ale ona cały czas funkcjonowała odrębnie. Germanie niszczyli i mordowali Wenedów. Niszczyli i mordowali. Nie wypierali. Niszczyli i mordowali. Zbierali co 20 lat, zwołali wiece. Wenedowie z rodzinami, z synami przyjeżdżali i mówili bez broni, my też będziemy bez broni. Spotykamy się, będziemy wiecować. Oni wszyscy przyjechali i wszystkich wyżnęli jak jeden. I później za 20, za 25 znowu zbierajmy się, tak Germanii, zbierajmy powietrze. Zapomnijmy o wszystkim. Tak, my już żeśmy zapomnieli, tak? Przyjeżdżajcie, tylko bez broni. I znowu przyjeżdżali. I co 20 lat nas kosili, tak? Takie było nastawienie Germa. Nie było Polaków. To byli Wenedowie. No niemniej przez długie wieki tutaj na tym terenie książęta słowiańscy rządzili. Więc dlaczego pozwalali na to? No już o wietek, często, bo to się mówi wybrzeże gdańskie bardziej, prawda? On walczył dotąd do Bałtyków takim klinem, zobaczcie. Księstwo Słupskie. Mówimy to o księciach pomorskich. Książęta pomorscy, a nie są Germanie. To było tak jak księstwa śląscy, Piastowie śląscy. To były księstwa po prostu. Oczywiście oni byli bardzo mocno zhołdowani z kolidacami, z Polakami. Oni oddawali hołd, trybut. I wszyscy mi tak, no to ale to byli Słowianie, dlaczego pozwalali na taką germanizację? Niekoniecznie Słowianie. Ja powiedział, że oni byli pośrodku między tymi wszystkimi wpływami Wikingowie, Wenedowie, Niemcy, bo to była Hansa w ogóle. Pamiętajcie, że kiedyś rozwijało się wszystko wzdłuż wybrzeża. Zobaczcie Morze Śródziemne i przez Imperium Rzymskie. To jest wokół Morza Śródziemnego, bo z morza się żyło kiedyś. Z morza się żyło. Tak samo jest tutaj, to jest Morze Bałtyckie, czyli Wenedyjskie, jest najzamożniejszym regionem na świecie, tak? Najzamożniejszym, nie ma drugiego takiego regionu. Zobaczcie, jest Rosja, jest Szwecja, jest Norwegia. Norwegia jest przyjmowana jako najbogatszy. Są Niemcy, tak? Jest Dania, jest Polska, tak? Zobaczcie, to jest właściwie morze wewnętrzne najbogatszych krajów. Skąd to się bierze? Nie jest to przypadek. Jest wpływ pewnej cywilizacji. Teraz tak, cywilizacja południa Europy to jest cywilizacja łacińska. Czyli rzymska, ale tak naprawdę to jest wpływ tej cywilizacji greckiej, bo oni byli pierwsi. A Grecy to już są Wenedowie. Bo Grecy mieszkali w miastach jako naród, ale na wsiach mieszkali Wenedowie. Tak Cyryl i Metody byli z Grecji, ale to byli Wenedowie. Czyli mówi się Słowianie. Prowincja Veneto to jest Wenecja. To są też Wenedowie. Vandea w Francji, ta, która sprzeciwiła się rewolucji francuskiej, to są też Wenedowie. I jakbyście zaczęli oglądać to, nie chodzi o to, że my to uzurpujemy, że Wenedowie to są Polacy. Ja myślę, że oni wszędzie, że są też w okolicach Veneto, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale jest to pewne dziedzictwo, z którego pewna kultura, cywilizacja nawet, pewna cywilizacja, której my się wywodzimy. A na czym ona polega? Ano, ona na tym polega, że ma się ogromny szacunek do rodziny. To jest kultura, która ma ogromny szacunek do rodziny. Mało tego, myśmy okrzyknęli sobie przez chrześcijaństwo Boga, który nazywał się Rody. To brzmi bardzo już, prawda? Ród. To był nasz Bóg. Dzisiaj mówi religia pogańska. A też był Tryglaw. I my dzisiaj jeszcze powiem bardzo ciekawego odnośnie religii katolickiej i skąd to się wszystko wzięło, ale powiem wam, że tutaj był tych pogańskich, prawda? Pamiętacie, Światowi, Drugia, prawda? Który był bardzo zbliżony do religii katolickiej. Bardzo. Też
Trójcy, prawda, Bóg i tak dalej. Ale czy my chcemy o tym dzisiaj mówić? No, musimy się oprzeć Pani Jadwiko, bo Pani jeszcze nie powiedziała, jakie jakby wartości były pojone Panu, bo ja, to są drażliwe tematy, na przykład, czy on był gorliwym katolikiem, czy był, czy jakie wartości miał pojone jako dziecko? Czy on nie, był... no mogę powiedzieć. No właśnie. Jak najbardziej. Tak? Był bardzo wierzący. Był wierzący. Tak. To bardzo cieszy to. Bardzo szanował, mimo że na przykład nie mógł przyjmować komunii ze względu na to, że tak. Tak. Miał rozwód. To jak była komunia, kręcał cały czas. Brał udział mszy i śpiewał. Nie patrzył, że to ranie, nie patrzył, że tu, że nieraz, że słychać. Dobrze wspomnieć, to eretku, spirytuło, tak jak nas pytał, no odpowiadał. Te responsaria po łacinie te wszystkie znaczy. Tak, tak, odpowiadał i ten. Nikt nie reagował, ja, to znaczy, nie mówię, że sam. Ale zadam takie drażliwe pytanie. Ale ochrzczony, czyli był ochrzczony, tak? Był ochrzczony. Miał pierwszą komunię. Miał pierwszą komunię? Bierzmowany był? Był bierzmowany, z tym, że bierzmowany był trochę później, bo rozpoczął... A to im lepiej, bo był bardziej świadomy. Nie? Bo rozpoczął na lekcji dyskusję na temat ewolucji. Aha. Jak wykładał, jak się ewolucja, w jaki sposób, to zakonnica go wyrzuciła. Aha. Tak. Ale w związku z tym był dość późno grał. No i ma na imię wziął sobie właśnie Korwin. Bardzo cenił swoje pochodzenie. Ale gdzie on mówił? Przemysław Korwin Gosiewski? Przemysław Edgar Korwin Gosiewski. A Edgar jeszcze, to nie znamy tu sobie, bo ja nie wyczytałem Edgar. Używał tak Edgar, taki miał na drugie imię, bo on szkół jakie miał imię na chrzcie? Na chrzcie miał Przemysław Edgar. Edgar? A skąd ten Edgar? A to ja wymyśliłam. Ale Sławy i Sławy Stały i Waszkiewicza. A jest jakiś święty Edgar, czy jest taki, który... Tego nie wiem. Edgar, a Nie Edgar, tylko Edgar. Edgar. Tak. Ja jestem Edward, to może gdzieś tam... No gdzieś to chyba tak. W każdym razie na pewno słyszał Pan, jak to nieraz sobie pozwalał... jak się nazywa ten polityk gruby? Karieś. Chodzi o Edgarze, no i jak w tej wywiadzie powiedziałam, że proszę Pana Kalisza, żeby literaturą się zajął. No tak. Bo ma braki literaturze. Tak. I o to skończyłem. No a Korwin to przyjął sobie na bierzmowaniu na cześć właśnie. Podziada. Tak, podziada. Tak. Ale ja powiem, Edgar mi się kojarzy, że to jest Edward, to jest ten, co pilnuje czegoś. Edgar, bo Gard to jest wybitny, strażnik. Wybitny muzyk, a Przemko był również... A był umuzykalniony, tak? Umuzykalniony, no tam nie za bardzo, ale był. Grał pięknie na pianinie. Uczył się gry. No, wie Pan, takie wymagania są, że jak ktoś jest bardzo, bardzo zdolny, no to się mówi, ale tak bardzo zdolny nie był, ale niemniej grał przepięknie. A Pani myśli się jeszcze... Film zrobiłam, to tam właśnie przez cały ciąg filmu gra dla Elizy Beethovena. A teraz Pani, bo widzę, że Pani jest takim typem bardzo takiej kobiety jak Joanna Dark, czyli takiej przebojowej i no wiecie, osoba, która po prostu zmieniła Francję, zmieniła Polskę. Muszę Panu powiedzieć, że udało mi się wstrzymać budowę elektrowni, no nie tylko mnie, no elektrowni atomowej tu. Żadnowcy, nie, tutaj. Nie. Tutaj, nie? Tutaj. Tak. Ale dwa razy, a teraz będą trzeci raz próbować. Ale Pani Jadwigo, na pewno mnie, znaczy ja powiem mnie, to jest taka może bardzo niezdrowa ciekawość, ale i ludzi w Polsce myślę, że interesują. Znaczy chyba nawet byłoby dobrze, aby się spotkali kiedyś rodzice tych ofiar. Nie wiem jak to nazwać, to katastrofy, wypadku, zamachu, ale w każdym razie i pokazali, tak, zamachu, by się spotkali, to sobie pokazali tym, którzy za tym stali, że to jest siła nasza, tak, nasi to my tu jesteśmy. Tak zwana, jestem współtwórcą stowarzyszenia... Rocin Katyński. Tak, Katyński. A to też no bo ja uważam, że ci, co zginęli, to właściwie wchodzą w zestaw tych pomordowanych w Katyniu, tak? Tak.
Dokładnie wiem. To jest dokładnie tak. A czy jest pani w stanie powiedzieć, a nie musi, bo to jest drażliwe, szczególnie jak jest wnuczek, ale jaka była ta procedura, jak jest ta katastrofa, ktoś panią pewnie powiadamia, przepraszam, że to pozwala. Jak pani to traktuje te miesiące, gdzie ta władza właściwie zajmowała się i zajmuje do dzisiaj tym tuszowaniem tego, co się stało, ale generalnie no, jakieś pozory spadają cały czas. Początkowo to był niesamowity, proszę sobie wyobrazić. Ale był taki moment, że pani uwierzyła, że to była katastrofa? Ja nie myślałam, a mam do siebie wyrzuty sumienia, bo przed pogrzebem syn był, ja z nim byłam w takiej kaplicy. Mm-hmm. Że się sobie nie mogę wybaczyć, że mając, będąc ekologią, mając kontakty z ekologami niezależnymi, nie mogłam zrobić coś takiego, otworzyć trumnę i wziąć badania. Już by nie było tej całego kłamstwa. A dopuszcza pani taką możliwość? Zadam pani bardzo trudne pytanie, słuchajcie, jako Gosiewski. Dopuszcza pani taką możliwość, że ten zamach był spowodowany przez to, że leciał Przemysław Gosiewski, a nie reszta? Tak. Jest taka możliwość? Tak. Bo ja do czego doszedłem? Jako Wojciech doszedłem, że ten zamach mógł być... Trzech ludzi, bo to są ludzie Smoleńska, prawda? Tak. Czyli Gosiewski był tutaj wrogiem. Rosjanie mają pamięć tą historyczną i wiedzieli... Podobno Putin powiedział publicznie, to mój mąż słyszał, już nie będzie więcej Gosiewskich na Kremlu. Tak powiedział. A może pani to dokładnie, nie będzie więcej Gosiewskich na Kremlu, tak powiedział Putin, tak? Podobno. Tak, Putin podobny, to mój mąż słyszał, że nie będzie więcej Gosiewskich na Kremlu. Czyli to było... Tam miało lecieć dwóch Kaczyńskich, dwóch. Mhm. Bo Jarosław w ostatniej chwili się wycofał. No musiał. No to ma mama, no tak, no nie wycofał się, tylko zrezygnował. No ale to mądrze zrezygnował, bo po prostu ktoś musi, no to byłoby nielogiczne. Ale pani, nie skończy, bo pani przerwała. Miało lecieć dwóch Kaczyńskich i... No i Przemysław, no i reszta leciało. Znaczy, to były te główne osoby, reszta to była tylko zakładnicy byli. Tak, można powiedzieć, tam jeszcze byli generałowie na to. Ale tak powiedział i moment wyrzucenia Polaków z Kremla jeszcze wtedy nie wyrzucali Gosiewski, bo już nie rządził. Tak. Ale może to jest to, co powiedział pan Cezary Tołczyk, marszałek ziemi narodowej, że przylećcie wszyscy, zestaw zróbcie, a my was tutaj bez drogi, prawda? A my was tutaj... Ale ja doszedłem, pani powiem, że ja doszedłem, myśmy bardzo dużo o was rozmawiali, że od roku z panem Cezarym. I ja doszedłem, jak studiowałem tą właśnie biografię Gosiewski, że było tak, jak Cezary mówiłem, że według mnie ten zamach był spowodowany przez, znaczy skoncentrowany był, a reszta to jest tylko otoczka, bo gdyby zginął tylko Gosiewski w wypadku czy coś, to by każdy wiedział. A tu chodziło o to, żeby zatuszować, że to właściwie chodziło o coś większego, a tak naprawdę chodziło o Gosiewskiego. To jest moja teoria. Chodziło o dwóch Kaczyńskich na pewno. I pan weźmie pod uwagę, że ten samolot sobie zabili najważniejsi ludzi. Zostali zabici najważniejsi ludzie w państwie. I prawdę powiedziawszy, wyczytałam z tego, że ci generałowie nie mieli prawa lecieć, tak? Lecieć. Nie mieli prawa opuścić Polski. A jednak opuścili. Zrobili to dla mnie. A czy kiedy się pani spotkała z prezydentem Komorowskim i spojrzałem pani w oczy? Był taki moment, czy nie bardzo? On dzwonił do mnie. Dzwonił? I coś kondolencje składał, czy? Tak. Tak. Coś nie potrzebuję. Muszę powiedzieć, że powiedziałam, że nic od pana nie potrzebuję, ale nie. Jedna rzecz. Pracuje moja synowa. Z matką Wegerka. Chodź, nie mogę. Proszę ją. Proszę ją nie zwalniać. A co pani sobie wyobraża, że my zwalniamy? Tak, będziecie zwalniać wszystkich ludzi. I zwolnił czy nie zwolnił? Nie zwolnił chyba, nie? Nie. A zwolnił szwagra. Tak? Który był dyrektorem, zaraz zwolnili. Czy nie było ochrony tych rodzin, które pole zginęły w Smoleńsku? Nie było żadnych ochrony. Jak to panu powiedziano? Jakby obsesowo panu powiedziano, że czy redukcja są, czy oszczędności, bo oni zrobiły tak jakoś. Czy wręcz dano zrozumienie? Ja byłem prezesem Agencji Rynku Rolnego, zmienił się minister, po prostu odwołał, bo to przez powołanie się odbywa, czyli poprzez jeden podpis ministra rolnictwa.
może dziękujemy i na tym się skończyła moja praca. Do dzisiaj nie może dostać czasu. No to jest, to drugie jest chyba jeszcze bardziej ciekawe, bolesne, tak? To nie może być ciekawe. Przepraszam, najadłem się, a wy cały czas mówicie. Nie, bo to są tak ciekawe rzeczy. Ale to, co pan powiedział i to, co my wiemy, to jest właśnie niestety partia. Partia ma zadanie wprowadzić swoje hasła, a hasła może wprowadzić tylko przez swoich ludzi. Bo bez swoich ludzi partia nie realizuje swojego projektu politycznego. Tylko przez swoich ludzi. W związku z tym z automatu, i to jest najgorsze zło, wprowadza swoich ludzi, niekoniecznie dobrych, w wielu przypadkach złych, dwulicowych, tacy, którzy właśnie polują na to, żeby dorobić się w systemie politycznym, bo gospodarcze nie potrafią. A to dla państwa jest niedopuszczalne, bo są stanowiska w państwie, które nie powinny być zmieniane. Mówiło się i mówi się, że od dyrektora departamentu, znaczy do dyrektora departamentu to są niepolityczne. A to nie jest prawda, bo wszystkich dyrektorów się wymienia tak samo. W związku z tym nie mamy ciągłości państwowości, nie mamy ciągłości realizacji tego, co państwo potrzebuje. W związku z tym stajemy się słabym państwem. Bardzo, ale to jest wina partii. To nie jest wina ludzi, tylko partii. Bo niemożliwe jest realizowanie ich dogmatów, czyli ograniczonej ilości jakby pokazała partia jest częścią ograniczoną. Tylko może to robić przez ludzi. Natomiast w systemie bezpartyjnym wygrywają z jednej strony najlepsi, z drugiej strony ideologie najlepsze, czyli jeśli dla państwa potrzebni są ludzie najlepsi i ciągłością realizacji tego państwa są pewni ludzie, to się realizuje. Nie zmienia się konia w czasie jego nitwy. Taka jest zasada. Tak samo tutaj. Tak? Jeśli człowiek się sprawdził, to wszyscy na niego zagłosują, bo realizujemy rzecz wspólną. Pracujemy dla rzeczy wspólnych, a więc wybieramy rozwiązania, które ta rzecz realizuje. A więc realizacja programu rzeczy wspólnej jest nadrzędną nad każdą inną. A więc ludzie, którzy się sprawdzają i są posłuszni woli wspólnej, mają szansę funkcjonować. W systemie partyjnym nie ma takiej możliwości. Najlepszy zostanie wymieniony najgorszym, bo tam najważniejsza jest posłuszność. Ja mam wiedzieć, że ty jesteś wierny, głupi, wierny, ale wierny, tak? I to jest pryncypium, tak? Nie szuka po tej stronie, po tamtej, w kącie ktoś się schował, tylko wybieram tego najbardziej posłusznego, bo ja muszę zrealizować swój program. To widzimy w tej chwili przez 8 lat, tak? Co głosowała, czy wprowadzała jakiekolwiek poprawki, czy wprowadzała ustawy PiS i inne partie, to wszystko szło do zamrażalnika. Dopiero po kilku latach oni przeczytali, wybrali pewne elementy z tych ustaw wprowadzanych przez opozycję i później wprowadzali to jako swoje. Jak ktoś powiedział, że to było nasze, to od razu po łbie zamknij się ty. To głupio gadasz, tak? To nie na tym rzecz polega, bo w ten sposób manipulują rzeczą wspólną. A to jest niedopuszczalna rzecz. To jest karygodna i powinna być piętnowana, tak? Bo oni nie są dla siebie tam, tylko dla rzeczy wspólnej. Oni mają reprezentować. Dlatego myśmy powiedzieli do prezydenta, nie możesz być partyjny, tylko musisz być bezpartyjny, bo wtedy realizujesz rzecz wspólną i my mamy do tego zaufanie. My, skoro jesteś bezpartyjny, jesteś taki, 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 to mamy do ciebie zaufanie. Natomiast jeśli wychodzi partyjny, on mówi, że dzisiaj jestem taki, ale jak zostanę wybrany, to położę legitymację partyjną, to już jest niewiarygodne. To nie da się wmówić normalnemu człowiekowi, że to jest wiarygodne. Że on był najpierw partyjny, zostanie wybrany, to będzie bezpartyjny. Złoży legitymacja decyduje o tym, czy jest partyjny, nie. Tu decyduje, czy jestem partyjny, i tu decyduje, czy jestem partyjny, czy bezpartyjny. Tak, że w naszej historii było bardzo dużo złych czynów spowodowanych tym, że trzeba było wejść do danego
do danej grupy, do danego parlamentu, przekupując, można było Polskę zdradzić, oficjalnie wziąć pieniądze. Dobrze, ale... To nie tak. Ja myślę, że zacząć wymagać od ludzi czystości. Ale to się nie da. To się nie da, bo jeśli mówimy, jeśli najważniejsze, dlaczego tak ważne jest słowo i słowo, które powiemy, tak? To jest najważniejsza rzecz. Jeśli my mówimy, że wybieramy mniejsze zło, jeśli mówimy, że możemy wybrać prezydenta, który jest partyjny, a później będzie niepartyjny, to nam uświadamia, że chodzimy cały czas po grzęzawisku. Nie chodzimy od początku po stole, tak? Po skale chodzimy. Nazywamy białe jest białe, czarne białe. Szarego nie ma, tak? A jak mówimy, szare jest, tak? A my mówimy, tak jak na przykład in vitro leczenie bezpłodności, tak? Kto to mógł wymyśleć? No tylko idioci, tak? Bo to nie jest leczenie bezpłodności. No traktujmy siebie poważnie. Jest to sakiewka, na której można zarabić gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze. A jeszcze my uważamy, że to jest zamach na nasze benedowskie geny, DNA i genomy, które są najlepsze, tak? To jest zamach. Ale nazywajmy po imieniu, tak samo jak ustawa o przemocy w rodzinie. To znowu jest kłamstwo, tak? To żadna przemoc w rodzinie nie jest. To jest tylko to, żeby ludzi chorych, wykolejonych potraktować tak samo jak każdego innego człowieka. I żeby legalnie komuś odebrać dziecko. Tak, no na przykład. Ale to nie jest przemoc w rodzinie. Tak, w związku z tym my wprowadzamy słownictwo. Znaczy, ja bym powiedziała inaczej, panie Czarku, przemoc jest. Ale tą przemoc to trzeba jakoś odpowiednio powiedzieć, to jest przemoc, że to nie jest tak, że dziecko dzwoni, bo matka to się nie podoba. Ale ja chciałam to powiedzieć, że my jesteśmy wychowani, nasze pokolenia okupacji niemieckiej, gdzie trzeba było kłamać i różnymi sposobami szkodzić, rosyjskiej, tej sowieckiej, gdzie ci, którzy rządzili, kłamali. I właściwie ta Polska była na papierku. Ja wiem, ale pani doktor, ale syn pomimo wszystko, ja takie mam odczucie, nie znałem go, ale ja mam takie odczucie wewnętrzne, że on właśnie nie kłamał, że on chciał budować tą Polskę na prawdzie. I proszę sobie wyobrazić, że mój syn, nasz syn, na przykład były nieraz problemy, bo nie podał rękę komuniście. No właśnie. No nie. Infamizm, mówiłem, traktował ludzi z infamią. Tak, tak. Do tego my nawołujemy. Po prostu nie. To jest nieładne, ale niestety nie ma innego wyjścia. Tak jest. On to stosował. On rozmawiał z ludźmi, bo na przykład w takich Kielcach trzeba było załatwić ponad podziałami niektóre rzeczy, ale nie brał pod uwagę komunistów. Tak właśnie, bo to też nie byli, nie wiadomo jak to byli komuniści, ale nie brał ich pod uwagę. Ale właśnie na tym rzecz polega. Jezus też powiedział, możesz budować wszystko na prawdzie. Prawda? Prawdą jestem ja. Nie możesz budować na półśrodkach, jakichś zakłamaniach, czy indywidualnych, czy jakichś sytuacji, że dzisiaj możesz powiedzieć tak, a jutro to odwołasz. Tak? Nie. Jeśli chcesz funkcjonować, to musisz to robić na prawdzie. Dzisiaj, jutro, pojutrze, nawet jakby cię mieli, przepraszam, zabić, to musimy mówić o prawdzie. Ale tak? Żeby naprawić ten kraj, to niebezpieczeństwo jest jakie? No tam już wszystkie kolejne i kolejne pokolenia, w jaki sposób by się utrzymać kłamali. Mają dzieci, te teraz, prawda? Mhm. Wszystko trzyma telewizja, radio, te dzieci trzymają. Czyli wiadomo, że oni, proszę sobie wyobrazić, nawet gazety polskie, no na pewno wiecie, to ja nie mówię nic nowego, nie są polskie. Kilka jest gazet polskich, które mają nie za duży zasięg. Republika walczy z, to znaczy tam, telewizja Republika, no telewizja Republika, tak, walczy o pieniądze, bo nie ma za to. Telewizja trwa to samo. Ile ten ryzyk, ile to jest walki, żeby istniała telewizja trwa. Także my, ja nie wiem, to jest strasznie trudna droga. Ja uważam, że trzeba próbować. Trzeba robić, tak? Trzeba być w stosunku do siebie czysty, sumieniem być czystym. Tylko to są trudne, bardzo. My apelujemy. No, apelować można do tych najrozsądniejszych, żeby ci, szczególnie do prezesa Kaczyńskiego, apelujemy, żeby się zastanowił,
Bo chcą nam wpuścić tę jodę. To nie jest nasz, ja jeszcze powiem o tym. To jest nie nasz wynalazek, bo naszym wynalazkiem są syni. Żeby się opamiętał i żeby zaproponował przynajmniej. Najpierw zaproponujmy wszystkim. Złóżmy broń. Co to znaczy złóżmy broń? Złóżmy broń partyjną. Nie ma już partii. I wtedy kto mądrzejszy powinien iść do przodu na sejmiku, prawda? Nie ma partii, zrozumcie, nie ma list partyjnych. Mało tego, jest tylko jedna lista. Nie tak do tej pory, że było ileś tych list. Nie, jest tylko jedna lista. Bo będzie teraz jednomandatowy okręg, ale będzie 15 list. Po co 15? Jedna lista. Także, jeżeli ktoś zrozumie naszą koncepcję, że muszą być dobierani ludzie najszlachetniejsi z danej ziemi, a nie, że ktoś jest z partii i już... Mówię pani Jadwigo. Pani mówi, jestem z PiS-u, no to już pani wywołuje niektórych pozytywne emocje, a niektórych negatywne emocje. Na dzień dobry. Tak, ja do tego ktoś powie, jestem z Platformy. Ale ja uważam, że gdybym nie powiedziała, nie, ja wiem, ale niech pani zauważy, a gdyby pani powiedziała, jestem Jadwiga Gosiewska z rodu Gosiewskich. I to byłoby pani zawołanie, prawda? Ja jestem Wojciech Daleszyński, herbu Winiano. I to koniec. Mało tego, niech pani zauważy, jak się u nas posłów przedstawia, pisze tak. Jakiś tam poseł, nie będę wymieniał, prawda? No mam, że Ewa Kopacz, jakby występuje w Sejmie, pisze myślnik, pisze albo minister, albo PO, albo coś tam, prawda? Nie pisze ziemia. Ja bym się zapytał, z jakiej ona ziemi jest? Większość nie wie, albo Niesiełowski, nie, albo Siemowski. Reprezentuje PO, nic ona, więcej, tak, nic więcej. Nie, panie nie ma ziemia. Zobaczcie, Niesiełowski jest w parlamencie, on startował z ziemi warszawskiej, a on w ogóle pochodzi z Zielonej Góry. Jakim prawem on startował z ziemi warszawskiej, prawda? Znaczy tam może mieszkać, nie czekajmy się tylko Niesiełowskiego, bo tam dużej jest tam. Tylko pytam się, jaki ich związek? Przecież oni mają zapewnić rządność ziemi, a nie rządność dla partii. I teraz proste pytanie, nie będziesz wiernie dwom panom służył, tak? Komu służysz? Partii czy wspólnoty? Też powie to, no nie do końca. My uważamy jeszcze raz, że będzie to trudny proces, bo my chcemy namawiać te partie, żeby się zastanowiły i przedyskutowały, byśmy złożyli to pytanie właśnie dodatkowe. Żeby się zastanowili i wy w partiach też się zastanawiacie, czy nie, a szczególnie inni, że tym coraz bardziej głupio to wygląda. Na przykład w Radzie Miejskiej Darłowa i na przykład jest tak, tu PiS, czy oni mogą nie podjąć... Nie w Radzie Miejskiej. A nie ma, ale gdyby był, prawda? A w Radzie Powiatu? Dwie osoby, pytanie. Ale moje pytanie jest takie, po co są tam partie w ogóle? Nie lepiej byłoby bez partii? Można, ma pan rację. No. Nie trzeba. A czy w parlamencie, potrafimy sobie wyobrazić parlament, w którym nie ma partii politycznej, znaczy partie mogłyby istnieć do wyborów, tak? Do wyborów. Po wyborach te komitety partyjne się rozwiązują, żeby nie trzymać tych posłów na smyczy. I rozwiązują się. Ewentualnie te partie istnieją, jak dzisiaj Izby Adwokackiej Rzecz, czyli pilnują poziomu merytorycznego tych posłów, ale nie mogą ich dyscyplinować, nie mogą jej powiedzieć, że to jest dyscyplina partyjna. Pani ma też dużo racji, że wtedy to się troszeczkę rozpręży. Może pani ma i może być na początku gorzej niż jest. Ja się z tym też zgodzę, to żeby nie było. Ale musimy mieć jakiś cel, jakąś wizję, że partiami, to co powiedział bardzo mądrze pan Cezary, że na dzień dobry te partie powodują, że każda partia wymienia i nie ma ciągłości władzy, zauważcie. No bo jeżeli każda partia teraz wygra PiS, wyeliminują dla nas tych pasożytów z Platformy, tak, no ale to powoduje brak. Potem znowu za 4 lata może być, nie ma, a za inni się cieszą, które mają stabilne bardzo rządy. Idą do góry, do obszaru. I to nie jest mądre. Oni nie tracą czasu, a my tracimy, ja powiem, jakie nauczenie kosztuje. Ja powiem, jakie jest nasze zdanie. Popatrzcie, jest sejmik powiatowy. Znikają wybory w ogóle co 4 lata. Nie ma już tych wyborów co 4 lata, bo po co, jeżeli jest sejmik? Sejmik pilnuje... Ale kto wchodzi wtedy do powiatu? Już odpowiadam. Sejmik ma obowiązek dawać swoich deputatów. Jako posła, jako ewentualnie propozycję senatora, bo posła obowiązek, bo jest 380 powiatów, a 460 posłów. Wystarczyłoby 380. Propozycję senatora, ale tak. Prezesa sądu rejonowego sejmik wybiera. Szefa policji sejmik wybiera, powiatowej, tak? I tak dalej, i tak dalej, tak? Bo to my decydujemy, kto ma nami rządzić, a nie, że ktoś decyduje. Bo dzisiaj kto wybiera prezesa sądu? Prezesa sądu, z prawników oczywiście. Oni, ktoś tam wybiera. Dlaczego ziemia ma nie rozstrzygnąć, kto jest prezesem? I zobaczcie, ile, jak my tracimy autonomiczność. Tak, ktoś nami rządzi cały czas. Nie my się rządzimy. Już jesteśmy wolni. Panie mówi, kto daje posłów. No tak, dajemy tego posła. Wybieramy tego posła, tak teraz, raz w roku. I zawsze raz w roku, gdy sejmik to zwane relacyjne, my go rozliczamy. Jeżeli nie dostaje absolutorium, raz w roku, to on jest odwołany, powołujemy następnego, tak?
Ziemia pilnuje posła. Ja sobie uważam, my wszyscy pójdziemy, zbierzemy się w wielkiej hali i będziemy wybierać. No niekoniecznie. Ile to dzisiaj jest? No niech pani patrzy. Gdyby było więcej osób, ja pani wiem, jak to wygląda. Jest 18, jest sejmik, tak? Deputacki. Głosujemy na posłów. Są lokale wyborcze, tak jak do tej pory. Lokale wyborcze. I pani idzie, ale w sposób jawny, bo u nas nie ma tajnych głosować. I pani mówi, proszę odwołać tego posła, zresztą za, a wybrać, znaczy, jak jest absolutorium, albo wybrać i pani głosuje. Dokładnie tak, jak jest w tej chwili, tylko w jednym dniu, co roku, 18 sierpnia, jest sejmik deputacki, że trzeba albo dać absolutorium i wiecie, albo wybrać kogoś. Raz w roku, tak? I w styczniu zawsze sejmik relacyjny, bo w styczniu powinien być sejmik relacyjny, w którym dajemy lub nie absolutorium, a w sierpniu wybieramy. Jeżeli w styczniu nie dostanie absolutorium, co 5 lat królowi powinniśmy dawać absolutorium. Jeżeli, popatrzcie, jakie powinny być wybory prezydenckie. Najpierw powinniśmy iść i nie dać absolutorium prezydentowi. Nie mamy do niego zaufania. Jeżeli on nie ma powyżej 50% zaufania, to jest odwołany. I co roku... A czy taki system kiedykolwiek działał? Tak, bardzo. Tak, to pokażę panu. Teraz pana zaskoczę. Teraz pana zaskoczę. Działał. 500 lat działał, panie. Jak pan ma na imię? Irek. Panie Ireneuszu. Teraz pana właśnie zaskoczę, bo większość ludzi myśli, że ja tu coś wymyślam. A czy jeśli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitą, no też nie działało to idealnie, też tam były partie. Pan zobaczy, akta sejmikowe samego jednego województwa jest określonego wieku, ale po coś pana to wszystkim pokazuje. Jak był sejm czteroletni, ludzie, jak upadaliśmy, tak? O zaborach coś pan słyszał pan, wysłyszeliśmy zabory, prawda? Znam historię naszego kraju. Dobra, to niech pan coś powie, ile było konstytucji na sejmie czteroletnim. Irek, pokaż mi na chwilkę. Panie Ireneuszu. Sejm czteroletni? No tego dokładnie nie wiem. Bo każdy zna 3 maja, tak? Ale to była jedna z iluś tam konstytucji. Ile ich było wszystkich? Bo nie podjęliśmy tylko jednej konstytucji. Konstytucja to oznaczała ustawa. To ja panu powiem, 24 były. I pytanie, czy 4 lata, żeśmy... Zna pan taką konstytucję? Wypracowaliśmy 24 ustawy. To dobrze nie widzę. To ja panu przeczytam. Proszę bardzo, konstytucja. Sejmiki, prawo uchwalone dnia 24 marca 1791 roku. Marca, przed majem, tak? To była pierwsza konstytucja. Ordynacja wyborcza. Sejmiki nasze artykuły. Prawo zwyczajowe, pisaliśmy wtedy prawo stanowione. Ma pan dokument prawo o sejmikach. Potem była konstytucja 3 maja, nie przynosiłem. A potem jest 13 maj i podejmujemy konstytucję kolejną, trzecią. To nazywa się Sejmem. Konstytucja. Bo konstytucja wtedy oznaczała ustawa. Konstytucja jako akt najwyższy. Nie znaliśmy słowa ustawa wtedy, znaliśmy słowa konstytucja. Tak, szkoda, że to wszystkie konstytucje nie zdążyły wejść w życie. Ale niech pan posłuchaj, to były 2 sejmy. Pierwszy sejm był zwyczajny i drugi, to zwany sejm konstytucyjny, miał być zwoływany co 25 lat. Tak nasi przodkowie ustalili. Co 25 lat. Miał być sejm konstytucyjny, który zmienia konstytucję. Który zmienia tą ustawę o formie rządu, tak naprawdę. Tak? Co po kolei, 25. Pan mówi, nie weszło. No właśnie dlatego, że myśmy to ustalili, dlatego były rozbiory. Bo przecież to my wyprzedziliśmy Europę. Świat. No. W Europie nie było parlamentu, nie było sejmików. Amerykanie wymyślili, anglosasi, to jest bardzo groźne, zwracam uwagę na ten przynomek saski. Anglicy szczycą się, że mają starszy i najlepszy parlament. Nie, oni nie mają najstarszego, my mamy najstarsze, absolutnie nie mają. Najstarsze to mają może Grecy, Anglicy na pewno nie. Ale nie licytujmy się, bo to nie chodzi o to, kto ma starszy. Co to ma za znaczenie? Chodzi nie o to, tylko jaki mają ten parlament. No więc ja panu powiem, jak oni wybierają do parlamentu. Oni wybierają poprzez Jowę. Bo żeby dać ludziom złudzenie, że jest demokracja, wymyślili sobie Jowę. To jest system anglosaski, Commonwealth. To jest system prawa. Kiedy startują wszyscy, ale jeden ma po prostu pieniądze. Tak? To co, przerwa, idziemy do kościoła. I ten system zamiast sejmików nam chcą zaaplikować. Rozumie pan, gdzie to? Ja wiem.